Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. Wstajemy o poranku, 7:05. Tak, Łukasz się przeciągnął, tak, to bardzo się... zdrowo, to bardzo tak, zdrowo. Trzeba co rano się przeciągać, aż nie wiem, co jest kulturalnie. Wiesz? Kulturalnie, rano można się przeciągać, ziewać i chodzić boso po trawie. To bardzo pomaga się nastawić. Nie, ziewać nie będziemy, bo dzisiaj jest emocjonujący program, więc nie wiem, kiedy ja się w ogóle zdrzemnę, kiedy ja ziewnę. Patrzę, nie, dzisiaj na, tą, się nie zdrzemniesz. Patrzę na tą rozpiskę i to nie ma nie, czasu nie. na sen. Będzie bardzo międzynarodowo, proszę państwa. Będziemy bowiem gościć reżysera polsko-francuskiego, który zrobił film o gwieździe hollywoodzkiego kina. O jednym z pierwszych właściwie amantów i takich gwiazd w sensie celebrytów światowych. On był nauczycielem Charlie'ego Chaplina. Mowa o Maxie Lindnerze. A rozmawiać będziemy z Edwardem Porębnym. Oprócz tego gwiazda bardzo współczesna i bardzo, bardzo popularna, przynajmniej za oceanem, a u nas zdobywa zastępy swoich wyznawców. Stan Breckenridge, znakomity muzyk, aranżer, multiinstrumentalista także. Kompozytor. Tak. I wykładowca w Akademii, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor książek, także człowiek bardzo, bardzo zaangażowany w promowanie. Człowiek orkiestra, ale głównie to pianista. Tak jest. Tak. No to dobrze, takie będą nasze międzynarodowe, światowe wątki. A jeszcze będzie ale... o Kuperze. O Kuperze jeszcze będzie. Film Anity Gargas, więc oj, będzie nie, się działo. Nie, będzie naprawdę, ale z dużym akcentem jednak na Stany Zjednoczone tak. dzisiaj. Bo i Hollywood, i Stan, przypadek. I Cooper. No dobrze, a co jeszcze w programie, to ale czekaj. No, zacznijmy cytatem, porządnie. Jak przystało na nasz porządny program, zaczynamy cytatem, dlatego że każdy dzień ma swoją myśl przewodnią, a my w roku imienia, w roku księdza Popiełuszki, nie imienia, tylko w roku księdza Popiełuszki, przypominamy jego cenne myśli, a w związku z tym, że dzisiaj będziemy także rozmawiać z państwem gwiazdami, to myślę, że ten cytat będzie bardzo, bardzo trafny. Otóż przemoc ksiądz Popiełuszko mówił tak. Nie jest oznaką siły, jest oznaką słabość. I to tak z dedykacją dla tych wszystkich, którzy używają siły bez opamiętania, myśląc, że uda się zdławić to, co jest w ludziach bezcenne, czyli wolność. Co w programie jeszcze dzisiaj, tak, oprócz tak, tych wszystkich światowych nazwisk? Tak politycznie myślałem. A już chciałbyś kontynuować? Tak, tak, tak. A może, a nie będziemy odbierać, nie będziemy odbierać pracy przyjaciołom. To prawda. Więc co w programie naszym, lifestyle'owym? Kulturalnie. Jesień to czas zmian nie tylko w pogodzie, ale i w modzie. Anna Marciniak podpowie, jakie trendy będą rządzić tej jesieni. Stan Breckenridge opowie o muzycznej drodze, inspiracjach oraz o tym, jak życie w Polsce wpłynęło na jego twórczość. Jak dbać o kondycję swoich włosów, gdy sezon zmienia się na chłodniejszy oraz jakich produktów warto używać, by utrzymać je w najlepszej formie przez całą jesień? No to już wiedzą państwo, że program tak. będzie bogaty i bardzo różnorodny. Tak, ale to program jest niczym bez kuchni. Z reguły Karola to żeberka, a to jakieś inne mięsiwo dusi, piecze, grilluje, smaży, a dzisiaj ma być na słodko. Tak, i wszystkie te smaki, które uwielbiam, czyli jabłka, maliny, orzechy, desery bez cukru z wyraźną nutą jesieni. Skąd on weźmie maliny? On wszystko znajdzie. Zobaczmy, w lesie. Dobry, witam. Zaczął się weekend i obiecałem wczoraj państwu, że zrobię dzisiaj bardzo zdrowy, słodki, ale nie zacukrzony deser. Deser złożony z tych oto jabłuszek, które są jakie? Wydrążone. Czyli gniazda są wydrążone, drodzy państwo, ale my je zapieczemy w cieście. W cieście zrobionym na maśle, z miodem, z odrobiną miodu. I takie ciasto, drodzy państwo, dzisiaj jabłuszko w środku, do tego syrop z jeżyny na miodzie, do tego malinki i odrobina orzechów włoskich. Już chyba wiecie, o co chodzi, ale będzie to też w
bardzo zmyślny sposób skonstruowane i zrobione. I temu się Państwu musicie dzisiaj przyjrzeć, bo będzie i słodko, i pysznie, i do tego pięknie to będzie wyglądało. Obiecuję. Do zobaczenia w następnej odsłonie. Koniecznie bądźcie z nami. No i co? I co na taki deser? Zobaczymy, jak wyjdzie. Spokojnie, nie chwalmy Karola przed tym, zanim wyjmie deser z pieca. Zobaczymy, co mu wyjdzie. Rzeczywiście, ale coraz bardziej czuję, że trzeba by Karola tutaj ściągnąć do nas. Że to jednak nie może być tak, że Karol gdzieś tam sobie w lesie gotuje i sam wszystko potem zjada. Nie może. No to nieuczciwe. Że... To jest nieuczciwe, ale za to my mamy dla Państwa ma uczciwą propozycję. Tak, że gotuje, to powinien mieć przyjemność, że jemy. No, coś musi się wyrównać. A tak... Sam gotuję tak, sobie. Sam. Ale my mamy dla Państwa bardzo uczciwą propozycję, mianowicie porozmawiamy o trendach modowych na jesień. I to my mamy przyjemność rozmawiać z Anią tak. Marcinek. Dzień dobry, Aniu, witaj. Dzień dobry. Witamy się bardzo serdecznie w naszym studio. Stylistka personalna. Tak, no w ogóle interpersonalna. I w ogóle stylistka. Stylistka. Aniu, zawsze jak przychodzi nowa pora roku, to modne kobiety, czy w ogóle wszyscy zastanawiają się, co... Mężczyźni też są modne kobiety. No, pani jakoś pani. Wszyscy. Wszyscy. Okej, okay, dobra, przepraszam. Jakieś tak stereotypowo poleciałam. Dobrze. Chodzi o to, co wprowadzamy do naszego ubioru, żeby być na czasie, a jednocześnie nie zmieniać totalnie naszego stylu. Właśnie, to jest bardzo ważne, żeby zachować własny styl, bo tak. Trendy są naprawdę bardzo różnorodne i tego jest mnóstwo. Jakbyśmy chcieli wszystko wprowadzić do tej naszej szafy, to byłby miszmasz i tak naprawdę dopiero wtedy nie mielibyśmy co na siebie włożyć. No właśnie. Więc trzeba przede wszystkim zastanowić się, co jest naszym stylem, co chcemy, co lubimy i co potrzebujemy. Wiesz, najczęściej mówią kobiety, że rzeczy wygodne, bo jednak do autobusu z dziećmi gdzieś, więc obuwie sportowe, dżinsy i jakaś bluza najczęściej. Tak w Polsce taka moda panuje na ten tak? Active wear, jak to mówię po angielsku. A to w ogóle świetnie się składa, bo ogólnie rzecz biorąc stawiamy na to, żeby ta moda była jak najbardziej komfortowa, no bo tak naprawdę to ona jest dla nas, a nie my dla niej. Wspomniałaś o dżinsach i to jest bardzo dobry kierunek, ponieważ jeansy i taki w ogóle total look jeansowy jest super na czasie. A to ta pani jest ubrana dzisiaj? Tak, tak? Na przykład tak. Pani Marylka, dzisiaj totalnie jeansowo, czyli co, kamizelki, bluzy jeansowe? Bluzy, tak? Koszule, spodnie. Sukienki, płaszcze. Ale to raczej taki ciemny jeans, a nie prawda? Właśnie, to jest taki... troszkę taki, jakbym powiedziała, z dawnych lat kiedyś takie były. To prawda, natomiast jeżeli chodzi o kolorystykę, to może być i ciemny, i jasny, co komu pasuje i co kto lubi. Ważne, że jeans. Tak. Który też fajnie się komponuje z takim też trendem, który jakby bywa trochę niedoceniany, mam wrażenie, na naszych ulicach, a mianowicie wzór panterki. No właśnie, no nie doceniamy. A nie, jest, buty są. Mamy buty. Łukaszku, a byłbyś taki uprzejmy podał je, proszę cię, przepraszam, bo tak ustawiłyśmy za kanapą i nie widać. Właśnie, nie widać panterki butów. Ale jakie piękne, Ania. To potrzymam sobie. Tak, panterkę nie należy się bać, nie. Bo panterkę możemy właśnie wykorzystywać zarówno w dodatkach, jak i w ubraniach. Natomiast widzę, że no, ta panterka jest taka troszeczkę z rezerwą traktowana. Kobiety się trochę obawiają, wiesz? Dlatego, tak. Że wydaje mi się, że panterka budzi jakieś silne skojarzenia z tandetą, z takim wyzywającym strojem, raczej z klubami nocnymi niż z popołudniowym wyjściem, czy do pracy w ogóle ubraniem. A to wszystko zależy od tego, jak to założymy. Tak jak też w pozostałych trendach. Możemy je założyć dobrze, fajnie i tak, żeby to wyglądało estetycznie, a możemy troszeczkę pójść w drugą stronę. No to jak nosić panterkę? Tak rozumiem, ta cała panterka to nie, że tak... Może być cała panterka, ale wtedy postawmy na bardziej klasyczny fason na przykład. I wtedy cała panterka w sensie sukienka, ale nie cała panterka, że mamy sukienkę, buty, torebkę i wszystko jeszcze do... Pasek jeszcze. Tak, tak, tak. Nie, no już jakby już ta jedna panterka, zwłaszcza jeżeli, jak ja to mówię, dużo miejsca na sylwetce zajmuje, to już zostawmy jedną rzecz. Ale na przykład jeżeli mamy buty, to jeżeli tam się pojawi jeszcze coś z jakimś takim delikatnym panterkowym akcentem, to czemu nie? Ale Aniu, konkretnie te buty, konkretnie z tym zestawem jeansowym, myślę, że będą wyglądały tak. I klasycznie, i modnie jednocześnie, tak, prawda? Będzie i tak gustownie. Tak. Taki pazurek. Pazurek ten tak. Jeans wraca do łaski. Ale też skóra. O, obok pani Ilona z kolei ma skórę, tu mamy. Ilona ma skórę, tak. Rzeczywiście, ale to chyba taką bardzo wieczorową, nawet powiedziałbym. O nie, właśnie taką skórę możemy nosić też na dzień, spokojnie. Tutaj jest akurat w takim casualowym zestawieniu, ale możemy też bardziej na sportowo to zestawić. Więc nie ma się co ograniczać, nie ma się co bać. Co więcej, w zależności od tego, co by było z tej panterki, bo mimo, że skóra i panterka brzmi ryzykownie,
to tak naprawdę można spróbować zaryzykować, jeżeli na przykład łączyć. Byłyby to spodnie z delikatnej A nie jest panterki. Ryzykantką, zauważyłem. Tak. Słucham? Ryzykantką jest. Trochę tak. Ani, ale czekaj, skończmy ten wątek w takim razie tej skóry. Czy może być sztuczna skóra? Jak najbardziej i szczerze powiedziawszy, ja wolę sztuczną skórę. Mm-hmm. A ona się różni jakoś? To nie jest tak, że widać? Ja się tym nie znam, ale może trochę widać. Widać. To zależy właśnie od tego, jak jest wykonana tak naprawdę. Da się zrobić, bo da się zrobić tak, że taką. Nie widać. Mm-hmm. Da się zrobić tak, że nie widać. Co prawda nie wiadomo, jak to z nią ekologicznością jest. Akurat ale skóra jako ta, i ta naturalna, zwierzęca, i ta ekologiczna, jakby powiedzmy takie samo obciążenie niesie ze sobą, tylko na różnych etapach produkcji. Tak, zostawmy w takim razie te wątki. Natomiast tutaj zestawiłaś bardzo klasycznie z takim kremowym golfem i jasną spódnicą. Czy takie jasne kolory teraz na jesień też wchodzą w grę? No właśnie, jeżeli chodzi o kolory, to tak naprawdę co jesień mniej więcej pojawia się podobny temat, ponieważ tak, mamy klasykę, czyli beże, kremy i czernie, i tego jest bardzo dużo. Do tego takimi topowymi kolorami można powiedzieć są bordo, czekoladowy brąz i szarość. I prawda jest taka, że miłośnicy bardzo intensywnych kolorów nie znajdą wiele w sklepach teraz. Aha. Natomiast to jest też dobra wiadomość, dlatego że to, co z poprzednich sezonów mamy w takich intensywnych kolorach, to nie jest tak, że mamy tego nie nosić, bo to jest świetne. Natomiast będzie fajnie nam to łatwo zestawić się z tymi takimi bardziej stonowanymi, klasycznymi, troszeczkę takimi cięższymi jesiennymi kolorami, które teraz są dostępne. Cięższe kolory, czyli zieleń cały czas. Też, zwłaszcza dla panów. O, to teraz o mężczyznach porozmawiajmy, Aniu, bo już kobiety zdominowały naszą rozmowę. Tak, żeby panu mężczyznę bardzo chętnie posłucham, mężczyźni z reguły mają to samo. Ogólnie rzecz biorąc, tak, właśnie dobrze zwróciłaś uwagę na to, że te obszary się przenikają. U pań, panie pożyczają sobie takie trochę męskie garnitury, ale panowie na przykład mogą sobie pożyczać dużo takich dodatków, jak na przykład wielkie szale, biżuteria vintage. Od kobiet? No, nie powiedzmy, wiem. Że. Chociaż tak nie widziałam. Jest to inspiracja. Jest to inspiracja bardziej taką. Jakby chciałbyś tak się pożyczyć zastanowić, ode mnie jakąś biżuterię? Jakby popatrzeć sobie na stroje staropolskie. No tak, to było bardzo bogato zrobione. To prawda. Każdy szlachcic tu. Guzy takie tak, właśnie mieli piękne, biżuteryjne. A wtedy kobiety zawieszenie raczej skromnie. Tym. Toczek, hamówka, bez. Tak, to jest. Czyli idziemy w wiek XVII, dopiero moda wraca. Mówią, tak, że moda nie, wraca, ale tu szerokim kołem. No stawiamy na warstwy. Tutaj też stawiamy na wygodę i takie bardziej oversize'owe fasony. Jeżeli panowie lubią nosić garnitury, to w takich nie bardzo oficjalnych, klasycznych sytuacjach, właśnie takie bardziej oversize'owe fasony będą jak najbardziej na czasie. Kardigany. Niektórym się troszeczkę dziadkowo kojarzą, ale to tak naprawdę jest bardzo, bardzo gorący trend, tak? Więc można korzystać. Tak, takie wełniane, zapinane. Tak, tak, z koszulą na przykład zastawione. I tutaj też łatwo wykorzystać ten trend warstwowości, takich różnych form, różnych długości, różnych, różnych materiałów. Faktur. Nie wiem, czy coś, bo ja się tak jakoś już zatrzymałem tej pierwszej Rzeczpospolitej, bym sobie żupa nałożył na zimę, ale nie wiem, czy to jest modne, nie wiem, czy żupa. Jeżeli byś się w nim dobrze czuł, to tak. To możesz. Ale mam znajomego, naprawdę, to jest biznesmenem. Słuchaj, na targi. Jest dobry krawiec, to szyję żupan, to proszę. Oczywiście, ale są takie napisać. Firmy, które robią odzież historyczną, tak. Na pewno nie się zgłoszą. Nie taki bardzo, tylko taki. Taki stylizowany. Taki nowoczesny. Nowoczesny żupan, ale dobrze. Mam znajomego, który na targi, on zajmuje się żywnością, biznesmen, i na targi do Niemiec jeździ właśnie w kołpaku, w takiej czapce tradycyjnej szlacheckiej. Tu ma zawieszenie tak zwane, czyli wiszące taką ozdobę a propos ozdób. I jeszcze piórko, więc jak wchodzi na targi, to wszyscy się na niego patrzą z podziwem. I mi się to bardzo podoba, że on po prostu promuje polską modę i polską kulturę, bo on nawiązuje do tych czasów, kiedy Polska słynęła ze zboża i z takiej potęgi gospodarczej. No i z kultury tak, i zwraca na siebie uwagę i od razu go zapamiętują. To prawda, ja i tak, suma summarum do kołpaku. Koniec końców, jednak wszystko można powiedzieć, ale kołpak zawsze kołpak w modzie. To chyba nie jest kołpak. Kołpak chyba to jest to na strzały. Nie, tu kołczan. Kołpak. Tak, kołpak na głowę. Leżąc moc, móc. Dobrze. To. Czapka, ogólnie rzecz czapka z piórem. No dobrze, nie polecamy, nie to, żeby wszyscy teraz wyszli. Ale nie, czekaj, skoro powiedzieliśmy o czapce, skoro powiedzieliśmy, to już na koniec, Ania. Ostatnie zdanie. Czym właśnie nakrycie głowy najmodniejsze na ten sezon, powiedz. O, jakbym miała wybrać jedno, to chyba bym postawiła na kapelusze. Kapelusze?
O, Łukasz, ty w kapeluszu byś wyglądał przepięknie. Jak gangster. Nie, wyglądałbyś jak gwiazda międzywojennego kina hollywoodzkiego. Ale czapki z Daszkiem, w sumie to kapelusz... No tak naprawdę, pamiętajmy też, że kapelusze... To też jest taki element garderoby, który w dzisiejszych czasach płynnie przechodzi między damską garderobą a męską garderobą. Kobiety chętnie podbierają panu. Tak, tak, no, tak, ale tak. W drugą stronę to już nie, jakoś... Bo to, tak... No to wiesz, to zależy. Nie. Ja toczek się... z walką dla Łukasza. Czy ty sobie to Ania wyobrażasz? Nie, proszę cię, nie idźmy za daleko. Akurat po prostu jemu nie pasuje. Kwestia uroty, tu się dobrze, nic nie czyli da zrobić. Podsumowując, panterka w takim stosownym użyciu. Z umiarem podobno. Jeans, skóra. Tak, kremy, garnitury. Wiśnie, garnitury, takie kolory. Szarości, tak. Bordo, czernie. To właśnie była rekomendacja. Może być. Nie mylić z kołczanem. Dobrze, proszę państwa, bardzo dziękujemy, Aniu, dziękujemy za te podpowiedzi modowe. A propos tego kapelusza i tej mody dwudziestolecia międzywojennego i w ogóle przedwojennej, ona ma taki urok, bo mężczyźni byli bardzo eleganccy, to teraz właśnie chcemy państwa zabrać w takie czasy. Spotkamy się teraz z Edwardem Porębnym, tak, z którym nie tak dawno mieliśmy okazję widzieć się na festiwalu NNW w Gdyni. Operator Michał Bożek razem ze mną zaaranżowaliśmy takie studio tam na miejscu. I do niego zaprosiliśmy właśnie Edwarda Porębnego, który opowiedział o niezwykłej zupełnie postaci Maxa Lindnera. Posłuchajcie. Podczas tegorocznego festiwalu filmowego pokazywany także jest film Życie i śmierć Maxa Lindnera, który to film został wyprodukowany przez Edwarda Porębnego. Film ciekawy o tyle, że opowiada o historię człowieka, po którym praktycznie nie zostały ślady, a zatem twórca musiał użyć bardzo nowoczesnych narzędzi, również sztucznej inteligencji, żeby móc opowiedzieć państwu tę niesłychaną historię. To jest pierwszy film dokumentalny, który trudno nazwać nawet dokumentalnym, bo to jest chyba, wytworzyliśmy nowy genre, czyli nowy rodzaj filmu. I dlatego wiadomo, selekcjonerzy do festiwalu sami się zastanawiają, w jakim konkursie, czy wydać jakoś, w jakiej kategorii, czy to jest film dokumentalny, fabularny, czy jakiś inny. Więc na pewno można powiedzieć, że to jest pierwszy na świecie film, który był wytworzony dzięki takiej technice i tak powstał w ten sposób, jest twór, który jest pomiędzy gatunkami. Czyli między fabułą a dokumentem, tak można powiedzieć. Tak. Kim był Max Lindner? Max Lindner był pierwszą, największą gwiazdą filmową, jakakolwiek istniała, nauczycielem Charlie Chaplina, synem chłopa, który stał się na tyle znany, że podboił cały świat, stał się multimilionerem i jako już gwiazda międzynarodowa w przedziwny sposób odchodzi i świat o nim zapomniał, a ja odkrywam go. A jak trafiłeś na ślad tej historii, tego człowieka? Wydarzyło się to wtedy, kiedy w czasie, kiedy montowałem film w Marsylii Madame Tyson, moja montażystka podsunęła mi artykuł, w którym było napisane historia o historii Maxa Lindera. Spróbowałem się skontaktować z jego córką, która wtedy jeszcze żyła, Maud Linder, która była takim psem ogrodnika, to znaczy wszystko chciała mieć pod swoją kontrolą, wszystkim opowiadać o tym, że Max Linder istniał, ale nikomu nic nie dać. Więc ja tam miałem z nią przeboje przez 2 lata, żeby jakoś przebrnąć przez jej ogromny mur z kwiatami, które więdły. I co tydzień przychodziłem pod jej dom w Neuilly-sur-Seine, 3-piętrowy z windą w środku, na prywatnej ulicy. To trzeba było mieć kod, żeby wejść na ulicę, a już nie mówiąc o wejść na jej posesję. Z butlerem, hindusem mówiącym perfekcyjnym francuskim, który po prostu mi nie otwierał, bo ona nie chciała nikogo. I tak po paru miesiącach w końcu otworzyła i wpuściła mnie do środka, do swojego zamku. No więc ja powiedziałem sobie, muszę o tym zrobić film. I miał być to taki prosto film do... jeszcze powiem, pan z kwiaciarni na rogu już zaczął mnie pamiętać na tyle, że za każdym razem przynosiłem, wiesz, tam bukiet tam 40
euro, wiesz, duży bukiet, żeby je. A tak stałem pod tymi drzwiami, czekając, jak śmieciarze wyjadą i wpuszczą mnie na tą prywatną ulicę przy tych domach multimilionerów. I wiesz, one wjadły tak. Ja tak wchodziłem, co tydzień, tak. On wziął mnie, to on mówił, o, pan Dolinder, no tak, tak, tak. Ja już potem tak trochę odpuściłem to i powiedziałem, no dobrze, zrobię prosty dokument dla telewizji. Skontaktowałem się z Arte, z którym współpracuję często, no i zaproponowałem mi film. Nie? I to się zgodzi, powiedział, o, jak ty się przebrniesz przez ten gąszcz pani Linder, to jakoś to się uda, zrobimy fajny film, bo nikt to dotychczas nie zrobił, bo tak to było. Rzeczywiście ona po prostu blokowała jakiekolwiek filmy. Sama zrobiła już tam 30 lat temu jakiś film, no i tyle, taki półreportaż. I powiem ci szczerze, wydarzyło się wtedy trochę trudna sprawa. Jeden z naszych koproducentów, francuski, po prostu nam wyprowadził ponad 100 tysięcy euro z budżetu filmu. Film dokumentalny minus 100 tysięcy euro, to jest jednak spora strata. No więc ja tak opłakując, nie wiedząc co zrobić i kłócąc się z tym paskudnym koproducentem przez rok czasu, żeby jakoś odzyskać pieniądze, które się nie odzyskaliśmy. I w związku z tym, no, telewizja powiedziała, no, bye bye. Więc ja tak opłakując, ja i siebie, i projekt, ja tak popatrzyłem na swoje stare dokumenty i nagle na jednej z kartek zauważyłem siebie stojącego przed kinem i nie wierzyłem własnym oczom, bo to ja, ten pierwszy mój film w 1989 roku, tak, zrobiłem Lomasi po szkole, po studiach we Francji i on był pokazany, nie wierzyłem własnym oczom, w kinie Max Linder Panorama. Ja stoję przed tym, z tyłu patrzę na tym zdjęciu Max Linder Panorama, artykuł duży i tak dalej. Mówię, o, omen, coś jest, nie mogę odpuścić tak. No i wtedy tak jakoś natchnęło mi, powiedziałem, no dobrze, zaraz, ale może jakoś inaczej to zrobię. I ktoś mi powiedział, że jest dosyć rewolucyjne spojrzenie na inny sposób robienia obrazków. Właśnie podpowiedziano mi wtedy tego pana Daniego Liczyński w Uniwersytecie w Jeruzalem, który no, wyprodukował wielu noblistów, łącznie z Einsteinem. No i ja pojechałem do niego, zacząłem z nim rozmawiać. On mi tam zaczął opowiadać o tej swojej technologii i tak dalej. I coś wyknuliśmy pierwszego, jakiś taki pierwszy program tworzenia obrazków. I to mnie popchnęło w tym kierunku. Wróciłem do Europy, zacząłem szukać innych profesorów, docentów na różnych uniwersytetach, między innymi Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej. No i wyobraź sobie, że tchnęło mnie, że można zrobić obrazki z niczego. Tak oto film Życie i śmierć Maxa Lindnera był pierwszym w zasadzie, czy bardzo takim innowacyjnym, jeżeli chodzi o zastosowanie sztucznej inteligencji w produkcji filmowej. Rzeczywiście, kiedy oglądało się to odtworzone życie artysty, aktora, który był nauczycielem Charlie'ego Chaplina, to można, ma się wrażenie, że się tam jest, w tych miejscach, w tych hotelach, w tych studiach filmowych. To daje możliwość, ale też i zagrożenie. To jest tak, że ze sztuczną inteligencją. No tak, bo stworzysz coś i trudno potem udowodnić, że to nie byłeś ty, albo że to się nie wydarzyło. To prawda. Właściwie skreowanie świata na nowo. No i też zabieranie miejsc pracy. Wiele osób myślało, że sztuczna inteligencja to zabierze tam kierowcom pracę. Okazuje się, nie, że zabiera... Dziennikarzom też. Nam, którzy pracujemy głosem, ale też programistom na przykład, że już nie potrzeba kodować, bo sztuczna inteligencja sama się koduje również niedobrze, jak i człowiek, ale... W końcu się okaże, że te najważniejsze zawody, czyli rolnicy, rzemieślnicy... A wiesz, że rolnik jest najciężej? Tak się robi różne badania, który zawód jest najbardziej bezpieczny pod względem sztucznej inteligencji? To właśnie rolnik. No tak właśnie pomyślałam, że te najprostsze związane kosa, z ziemią. Kosa i siewnik i do boju. A jeszcze, tak, bo przeglądamy nie sobie tylko tutaj. Byłaś w Gdyni, byłaś też w Kazimierzu Dolnym, a tam tak. Zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i forum, które wydaje stowarzyszenie, opis tego zjazdu. I też trochę mówiliśmy o niebezpieczeństwach sztucznej inteligencji. Ale też o niebezpieczeństwach dławienia prawdy. Tutaj tak. Sporo jest informacji. Rafał Ziemkiewicz, ale tak. Też Agnieszka Świeniuk-Maciorowska, która mówi między innymi o tym, jak
jak się dławi, jak się też lokalnie, nie tylko centralnie, tak. Jak się lokalnie dławi wolność słowa. Tutaj na przykład wyrok za karykaturę, proszę tak. Bardzo, nowatorskie zastosowanie artykułu 212. Żeby była jasność, to ja nie powinien tego mówić, ale wszystkie rządy, jak idą do władzy, to mówią 212 zlikwidujemy, nie można z kodeksu karnego karać za słowo. A jak do władzy dochodzą, to jakimś dziwnym trawem ta 212, jak jest w kodeksie karnym, tak pozostaje. O, a to Anita Gargas. Jest też Anita tak. Gargas. Będzie dzisiaj naszym dobrze, gościem, proszę wybieram Państwa. Artykuły z Anitą, może nie o dziennikarstwie, ale o kulturze, o filmie. Porozmawiamy o no, panu Cooperze, to byłby pilot, który tutaj przyjechał. No dobrze, ale to wszystko przed nami. Forum dziennikarskie też zachęcamy, żeby spróbować dostać, bo... To ważne nie tylko dla dziennikarzy, dla wszystkich tych, którzy się interesują stanem debaty publicznej w Polsce, a teraz... Debata o włosach. Tak jest. Teraz debata o włosach, publiczna, par excellence. Natalia będzie ją prowadziła, bo rzeczywiście jesienią nasze włosy troszkę cierpią z powodu i czapek, i zimna, i tych różnic temperatur. Jak sobie z tym wszystkim, Natalko, poradzić? Pytaj swojego gościa. Rozpoczynamy debatę w takim razie. Pięknie to zapowiedzieliście. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim gościem jest Natalia Krzyśko, fryzjerka, ekspert do spraw przedłużania włosów. O tym przedłużaniu i o pielęgnacji właśnie z Natalią porozmawiam. Dzień dobry, Natalio. Dzień dobry, witam. Zaczniemy sobie od pielęgnacji. Właśnie Ania zapowiedziała, że jesienią, zimą te włosy czasami przysparzają nam wielu problemów, robią się suche, kruszą się. Jak temu zapobiec? Na co powinniśmy zwracać uwagę jesienią i zimą przy pielęgnacji naszych włosów? No ja myślę, że tutaj najważniejsza będzie ochrona przed niskimi temperaturami i chłodnym powietrzem, bo tak samo jak nasze włosy nie lubią wysokich temperatur i gorącej wody, tak samo też nie lubią niskich temperatur. Czyli zalecasz wyjazd z Polski gdzieś w do jakiegoś kraju, gdzie teraz jest umiarkowana pogoda. Tak, na wakacje, ale żeby nie było za gorąco. No, ale jeżeli chodzi właśnie o tą niską temperaturę, bo na razie jesteśmy w Polsce, to tutaj no, zalecałabym jakieś okrycia głowy, to na pewno. Na pewno nawilżanie włosów, na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Suplementacja, jak najbardziej w okresie jesienno-zimowym, ja zawsze zalecam, żeby suplementować się. No i oczywiście odpowiednia dieta, no bo tutaj ta suplementacja też wtedy jest odpowiednia, jak się odpowiednio odżywiamy, tak? O tej diecie za chwilę będzie mówiła Aleksandra, ale zaczniemy sobie od tego, co ty powiedziałaś, żeby rozwinąć te wątki. Powiedziałaś o tym, żebyśmy stosowali nakrycie głowy, czyli czapki. Czy te czapki powinny być jakieś specjalne, czy z jakiegoś materiału, na jaki materiał zwracać uwagę, czy powinniśmy unikać na przykład poliestru, czyli tych sztucznych materiałów, czy one mogą nam zaszkodzić? To znaczy tak, one mogą powodować to, że nasze włosy będą się elektryzowały, ale nasze włosy też się elektryzują wtedy, kiedy one są suche, więc tutaj ja akurat polecam jakieś takie bawełniane materiały i też mi jest najwygodniej w takie czapki nosić. I tak samo jak dla dzieci i dla osób dorosłych, to jest na pewno godne polecenia. Czym nawilżać włosy? Czy stosujemy odżywki, czy na przykład jesienią i zimą stawiamy na maski, które są cięższe, które są bardziej odżywcze? Zazwyczaj jest tak, że no umówmy się, nakładamy to na kilka minut dosłownie albo na kilkadziesiąt sekund, albo kilkanaście sekund nawet. Ja jak ekspresowo myję włosy, to nie ma czasu, żeby poczekać te 4-5 minut, tylko nakłada się, czeka się, liczymy do 10 i wtedy spłukujemy. Czy jednak stawiać na maskę, czy odżywka też będzie okej? Odżywka też będzie okej, jednak wiadomo, raz na jakiś czas, najlepiej 2-3 razy w tygodniu zalecałabym maskę, ale ja tutaj polecam zawsze klientkom swoim też w salonie i koleżankom, żeby maskę nakładać jednak przed pójściem pod prysznic i wypić sobie kawę, wtedy mamy 100% pewności, że ta maska zaczyna działać, czy to nawet odżywka, bo no tak jak powiedziałaś, no niestety pod prysznicem jest to maksymalnie 10 sekund i wszystkie zmywamy maskę czy odżywkę. No i niestety ten produkt nie ma szansy, żeby zadziałać dobrze na nasze włosy, więc najpierw maska bądź odżywka, kawa, a później możemy wskakiwać pod prysznic i wtedy te włosy naprawdę są nawilżone. Okay, czyli jednak jesienią, zimą musimy te 2 razy w tygodniu się zmotywować i podtrzymać tę maskę lub odżywkę troszeczkę dłużej. Ten wątek oczywiście jeszcze rozwiniemy i inne dotyczące włosów. Na razie dajemy Państwu chwilkę przerwy na zrobienie sobie tej kawki i wracamy po reklamach.